przywitanie. Rozumiem, że w związku z tym, że przyjaciele z listy poselskiej i kandydaci do Senatu stoją, przemówienie ma być ograniczone, bo przygotowałem coś dłuższego. Z przyjemnością posłuchamy. Oczywiście, drodzy przyjaciele, to jest szczególny moment zawsze w takiej sytuacji, kiedy rozpoczyna się kampania wyborcza, już jej ostatnia prosta i wtedy przychodzi taki czas mobilizacji, wtedy wszyscy muszą sobie powiedzieć, to jest ten czas. To jest tak jak w sporcie, a są z nami sportowcy wybitni tutaj, tak jak Bogdan będą. Wiedzą, że jak jest ten sygnał i jest ostatnie okrążenie, to wtedy już nie ma żadnych kalkulacji. To jest właśnie czas sprintu, przyspieszenia, zobaczenia mety i marzenia o sukcesie. I chcę powiedzieć, że długo pracowaliśmy, jesteśmy tutaj wszyscy po wielkim wysiłku, wielkim zaangażowaniu. Jestem pod wrażeniem tej wielkiej pracy, którą wykonujecie i wykonujemy wszyscy w kampanii. Staramy się jak najlepiej, żeby ten wynik był dobry, żeby ta satysfakcja na końcu była największa z możliwych. Bo przecież robimy to wszystko nie dla siebie, tylko dla Polski, dla Świętokrzyskiego, dla naszej małej ojczyzny. Zawsze o tym pamiętajcie. Kiedy jest tak, że przechodzimy przez te, mogę mówić w imieniu przyjaciół, ludzi, którzy są na listach, ale też, którzy organizują spotkania, serdecznie za to wszystkim dziękuję i będę zawsze mówił o tym wielkim poświęceniu setek ludzi w całym województwie, którzy zajmują się organizacją, którzy pomagają, którzy tej kampanii pilnują. To zawsze na każdym spotkaniu, kiedy jesteśmy pytani, odpowiadamy tak, jak potrafimy najlepiej. Że też chcielibyśmy, żeby sytuacja była ciut lepsza, żeby bezrobocie było mniejsze, żebyśmy mogli wszyscy mówić o nowych miejscach pracy, o nowych szansach dla Świętokrzyskiego. I głęboko w to wierzymy. Uważam, że to jest tutaj najważniejsze. Że tylko Platforma Obywatelska, ludzie Platformy Obywatelskiej są w stanie uwierzyć w lepsze jutro, i są w stanie zagwarantować, że ono będzie, że ono przyjdzie. I też chcę, żebyście w to uwierzyli. Bo to wszystko zależy od nas. Dzisiaj jesteśmy po 8 latach rządów, po wielkiej wspólnej pracy. Ale dzisiaj mamy przed sobą najtrudniejsze wybory. Wybory, w których nie jesteśmy faworytami. Wybory, do których idziemy w trudnej sytuacji. Z nowym przywództwem, ale z głęboką wiarą, że właśnie w tak trudnej sytuacji poznaje się mistrzów, a nimi chcemy być. I w to głęboko wierzymy. Chcę powiedzieć, że wielokrotnie jestem pytany o program dla Świętokrzyskiego, o możliwości ściągania inwestorów, o nowe miejsca pracy, o nowe drogi, o schetynówki, o halę sportową dla piłki ręcznej i innych przyszłych dyscyplin halowych. O wszystko jesteśmy pytani i na wszystko trzeba w otwarty sposób odpowiadać. Ale to wszystko zależy od nas i od naszego wyniku. Więc mówię wszystkim tak. Ten wynik będzie dobry. I Platforma będzie w dobrej formie próbowała. Jeżeli te najbliższe 15 dni potraktujemy tak jak najbliższe 4 lata. Jeżeli wszystkim, ale głównie sobie, i tym, z którymi pracujemy, pokażemy, że nie ma alternatywy dla Platformy, dla etosu naszej pracy, dla uczciwości podejmowanych decyzji, dla przyszłości Świętokrzyskiego. Uwierzcie, to wtedy wygramy. Ja w to wierzę. Wszystkiego dobrego.